Cześć wszystkim, siemanko i Luwina, z tej strony Javatrix i witam was w pierwszym odcinku na moim kanale, nie tylko z Minecraft, ale i w ogóle. Dzisiaj zaprezentuję wam 5 super tajnych przejść, a zatem bez zbędnego przedłużenia, zaczynajmy. Okej, także pierwszym tajnym przejściem jest klasyczne przejście z szulkerową skrzynią. Mamy szulkerową skrzynię, nad naszymi głowami jeden stały blok. Kiedy na nią stanę i ją otworzę, widzicie, spadam sobie do tajnej bazy. Wszystkie te trzy przejścia w domku, dwa są jeszcze na zewnątrz, prowadzą do tej samej bazy. No, nie było miejsca na więcej. Kolejnym przejściem jest już mniej znane, przejście z piecem. Mamy tutaj piec zwyczajny. Jeśli włożę sobie do niego cokolwiek, jak widzicie, stół jest odsuwany. No i znowu mam przejście do tej samej bazy. Aby zamknąć to przejście, wystarczy, że wyjmę przedmiot z powrotem. No jak widzicie, stół się wsuwa na swoje miejsce. Do prezentacji kolejnego przejścia potrzebuję mieć noc, więc sobie już ustawię. Wykorzystuję ono błąd, że jeśli łóżko jest zabudowane, na tym samym poziomie co podłoga oczywiście, po drugiej stronie ściany w rogu jest pusta przestrzeń, gracz zostanie tam teleportowany po wyjściu z łóżka. Wychodzę sobie z łóżka, no jak widzicie, jestem w tajnej bazie. Znowu, przejście tu mam. No i już. Okej, przedostatnim przejściem jest klasyczne przejście z lawą. Mamy jeziorko lawy, wskakuję sobie do niego, woda mnie gasi, no i spadam sobie do tajnej bazy. To jest naprawdę bardzo prosty, jeśli mogę to tak nazwać, mechanizm. Lawa, pod nią tabliczki, pod nimi woda i znowu tabliczki. Aby wyjść, polecam się najpierw zregenerować, chociaż nawet wtedy często mi się nie udaje, więc w sumie i tak zginę, po co to przeciągać. Okej, także idziemy do ostatniego przejścia. No i ostatnim przejściem jest super tajne przejście pod drzewem. No mam tu taki las z jakimiś gałęziami, sękami i w ogóle to nie myślcie sobie nic nie robi. To jest taka ozdoba, załóżmy. O, idź do góry, nie? Zwykłe guziczki i dźwignie wszędzie. Ale mam tu takie specjalne drzewo z takim specjalnym sękiem. Jeżeli stanę sobie w tym miejscu tutaj i wcisnę ten sęk, no to jak widzicie, spadam sobie do tajnej bazy. No i aby wyjść z tej bazy, muszę nacisnąć tutaj, wejść w to miejsce, no i tłok mnie, jak widzicie, wypycha na zewnątrz. A teraz czas na mechanizmy. Tak więc dobra, mechanizmem tego tajnego przejścia, no to niepotrzebnie rozwaliłem, ten mechanizm jest tak naprawdę dość prosty. Mamy tutaj guzik na tym drzewie, mamy tu też przewód czerwonego kamienia. Guzik wyłącza znowu to samo pochodnie. Która z kolei wyłącza tłok, który przyciąga do siebie blok trawy. Następnie po drobnym opóźnieniu w tikach, tutaj te tłoki również są wyłączane i odciągają na bok ten tłok z blokiem trawy. Mechanizm z szulkerową skrzynią już wytłumaczyłem. Tutaj z kolei mamy mechanizm pieca. No jest to proste, tam mamy piec. Tu jest komparator, który wykrywa, czy mamy jakiś przedmiot w piecu. Ten komparator służy wyłącznie temu, żeby sygnał nie dotarł do tego tłoka. Komparator wyłącza czerwoną pochodnię, która wyłącza tłok, który odsuwa z kolei stół w ścianę. No, mechanizm z łóżkiem również wytłumaczyłem, tu jest ta pusta przestrzeń. Mechanizm z jeziorem lawy również. Tak więc to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że ci się podobało. Jeśli tak, zostaw proszę łapeczkę do góry i subskrypcję. Zostawiliście 13 subskrypcji, zanim cokolwiek nagrałem. Dziękuję wam za to naprawdę, chociaż nie mam pojęcia, jak to zrobiliście. I pamiętaj o wciśnięciu dzwoneczka, żeby być na bieżąco z powiadomieniami z tego kanału. Nara!